I witam w następnym odcinku Frostpunk. Tym razem będziemy przygotowywać się do dalszych przygotowań. Tak, przygotować się do przygotowań. Świetnie. Będziemy dalej robić przygotowania do burzy, która niebawem może do nas nadejść. Jak zobaczymy na mapkę, widzimy, że ona jest niby daleko, niby nie, ale jednak się zbliża. Mamy tutaj naszych ludzi. Wyślemy ich, żeby zebrali nam tych ludzi, którzy zostali gdzieś tam w innych punktach. A my musimy tymczasem dokończyć naszą budowę domów i zacząć robić badania. Dobra, zrobione. I musimy zrobić operację technologii zwiększenia mocy generatora. Zwiększenie mocy generatora. Mało damy tego. A co było? Operację technologii. Regulator przeciążenia. Regulator przeciążenia. Dobra, robimy regulator na początku, bo mamy na to akurat surowce. I robimy dalej. Tutaj zaraz nam dojdzie. Następni ludzie do pracy. Bardzo miło. Tutaj jeszcze się budują. Dobra, panne, idziesz tu. Musisz zebrać tych ludzi. Musimy ich uratować i dać im cel do życia. Chociaż jak widać, według naszej propagandy cały czas jest lato. I jedziemy dalej. Regulator przeciążenia zrobiony. To teraz musimy zrobić zwiększenie mocy generatora. Na razie jest źle. Domki się pięknie budują. O, właśnie niezaznaczone. Racje żywnościowe. Dobrze, zrobione. Tutaj państwo macie tak i tak i gotujecie standardowe posiłki. Tutaj ktoś nam przemielił się, to macie tu dziecko do pracy, jeszcze mamy zapas dzieci, więc spoko, jakby wpadło gdzieś tam, to easy, możecie robić dalej, my tam ich ogarniemy. No dobra, pobudowane. Jeszcze zostało nam do wybudowania jeden dom. Gdzieś tu blisko jakiś dom wybudować. Tutaj trzeba będzie by postawić. Ale jakąś dróżkę bym tu... O, źle postawiony dom. Trzeba będzie jednak go rozebrać. Ale nie szkodzi, bo dostawimy go teraz porządnie przy drodze i jest glans. Mało mamy drewna. Niepokoi mnie to. Musimy więcej mieć drewna. Ci podróżują, zbierają. Musimy żywność jeszcze zrobić. Oj, to będzie katorga, żeby to wszystko ogarnąć. Dobra, tutaj panowie, przyspieszymy wam badania, bo potrzebujemy bardzo dużo jeszcze rzeczy zrobić. I proszę dalej. Dobra, następni. Zbadaj. Na skraju śmierci ci ludzie ledwo trzymają się na nogach. Ale się trzymają, czyli jeszcze mogą nadawać się do kopalni węgla, jak nic. Choć schronili się w szczelinie lodowej, wielu z nich doznało poważnych odmrożeń i hipotermii. Możemy im jednak pomóc, jeśli szybko zabierzemy ich do miasta. Nie dadzą rady iść do własnych, o własnych siłach. Niektórzy nie są w stanie nawet mówić. Zabierzmy ich do miasta. No dobra, przyspieszamy. Tutaj teraz jest im zimno, ale nie mamy zapasu drewna, mamy mało drewna. A zobaczmy, jak wygląda nasze zużycie. No, jest tak, względnie im jest ciepło. Dobra, zwiększa... tu już drewno jest potrzebne, masakra. Ale dobra, teraz powinno być pyk, mamy drewno. Zwiększona moc. Dobrze, i zrobione. Opracuj technologię regulatora przeciążenia, opracuj technologię zwiększenia mocy, jeszcze to, wycofaj wszystkich, to też. Na razie jedziemy dalej. I trzeba jednak chyba jeszcze doprodukować nam tych żywności. Cieplarni nie będziemy budować, to rdzenie nam zżera. I chyba zbudujemy zasoby. Zbudujemy kopalnię węgla. Tu jeszcze jedną kopalnię węgla mogę postawić śmiało. I postawimy też im porządek. Tuby motywacyjne. Trzeba będzie postawić, ale to jeszcze tak. Zanim oni tu dobudują się. Więc my zrobimy tak.
A teraz tuba motywacyjna. Zrobimy raz tu tubę motywacyjną. Czy gdzieś tu jeszcze może jakąś tubę tam? O! Tutaj jeszcze tubę motywacyjną. Tu już jedna jest. Tutaj też jest. Tu można byłoby postawić tą tubę motywacyjną. No dobra. Niech budują. Mamy nowe prawo. No i wprowadzamy ostateczne prawo porządku. Nowy porządek. Po wprowadzeniu nowego porządku każdy, kto ośmieli się wyrażać wątpliwości, zostanie uznany za zdrajcę. Posłuszeństwo to największa cnota. Bez niej miasto nie przetrwa. Kto się nie przyłączy, zostanie zmiażdżony. Gdy to prawo wejdzie w życie, nie będzie można wprowadzić następnego dnia, no to wiadomo. Nadzieja już nigdy nie będzie stanowić problemu. Londyńczycy będą musieli wyrzec się swoich poglądów. Powstanie miejsce publicznych egzekucji. Część Londyńczyków zginie. Niektórzy będą walczyć przeciw temu prawu. Część z nich zginie. Myślę, że to jest mała cena za całkowity porządek. Poleje się krew. Wyślijmy straż. Podpiszę prawo. Nie podejmujemy pochodni. Podejmiemy. Koniec bycia miłym. Ciągle wszystko pod górkę było i im nie pasowało. Dosyć tego. Jeśli nie chcą po dobroci, trzeba po złości. No i dotarli nam jeszcze zwiadowcy. No tak. Przykro mi, ale nie zobaczymy, bo w tym czasie dotarli zwiadowcy i ta informacja jest ważniejsza od tego, co się teraz będzie działo u nas w mieście. Nie mogę teraz odklikać. No dobra, to nie będziemy tego przedłużać. Nowy porządek, noc zmian. Zaczyna świtać, na ulicach panuje cisza. Oznajmiłeś, że nasze miasto to bastion ludzi silnych, zdeterminowanych i posłusznych. Nie ma w nim miejsca dla wichrzycieli, buntowników czy reakcjonistów. Jako obrońca nowego porządku, kazałeś rozprawić się z każdym, kto zagrażał jedności miasta. Zginął 24 mieszkańców, reszta wyrzekła się dawnych poglądów. Brak nadziei przestanie być problemem. Nikt już nie będzie myślał w takich kategoriach. Trzeba było to zrobić. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Mamy i tak spory zapas ludzi, a my sobie uzupełnimy te braki ludzi. I tak oto, proszę państwa, staliśmy się z człowieka pilnującego porządku tyranem. Tyranem, który już od samego początku stwierdził, że dzieci muszą pracować. Tyranem, który wprowadził ciężką ręką prawo porządku absolutnego. Czy to dobrze? No nie powiedziałbym. Ale czy to źle? No też bym nie powiedział. Zbadać, zabierzmy rannych, natomiast długa droga w dół. Ci ludzie widocznie wpadli do dziury podczas ucieczki przed nadchodzącą burzą. Co najmniej połowa z nich nie przeżyła upadku, ale wygląda na to, że moglibyśmy ocalić rannych. Musielibyśmy przywiązać ich do sani szybko przed transportem do miasta. No, spadli i se głupiry łeb rozwalili. A weźmiemy, tania siła robocza. A tutaj mamy pustkę i zostało nam tylko tych ucalić, jeszcze opracować technologię i zebrać i zwiadowców wysłać. Dobra, powiem tak. Tego zwiadowcę źle. Tego zwiadowcę myślę, że czas rozwiązać. Tego znaczy się. I mamy już jednego cofniętego. A tu jeszcze będzie nam budowało się ślicznie. Co my tu mamy? Platforma egzekucyjna. Kapitanie, przy generatorze powstała platforma egzekucyjna. Kiedy rozkażesz jej użyć, jeden z wrogów publicznych zostanie stracony. Niezadowolenie znacząco się wówczas zmniejszy. Rozumiem. Na razie jest ok. Zadowolenie mamy niskie i mamy posłuszeństwo. Nie ma już nadziei, jest tylko posłuszeństwo. I wysyłamy naszego człowieka do sprawdzenia, co się dzieje. Na mały rekonesans po naszych ludziach. Okazuje się, że znaleźli tam jakąś starszą babcię, która sprzedawała jajka. Jajka? W takim pustkowiu, gdzie kur nie ma? Ewidentnie to był prowokator i chciała obalić nasz rząd. Ale nie, tak naprawdę nie było strażników. A te jajka były kulkami ze śniegu.
I to wszystko to były halucynacje z zimna. No i tak było, nie zmyślam. To i tak muszą wybudować, a my musimy... O, właśnie, już się nam tu zrobiło badanko. Generator jest zrobiony. Zostało nam zebrać żywność. Żywność i zdrowie, zobaczmy. Mamy ocieplenie domów, mamy ocieplenie kuchni. Ocieplenie placówek medycznych by się przydało jeszcze, mimo wszystko. I niech robią, a my tu mamy jeszcze kawałek czasu, żeby tutaj dokończyli. Zrobili. Dobra, wyślemy robotników, dzieciom damy na razie spokój, tu damy im ciepło. Co tu wam nie pasuje? Pilna potrzeba leczenia. Kapitanie na ulicy zebrali się protestując. Liczba nieleczonych pacjentów wzrasta, a ty zdajesz się lekceważyć ten problem. Ludzie żądają, żebyś się tym zajął. Natychmiast otworzę szpital. No dobra, mamy jeszcze tam zapas, możemy otworzyć wam zdrowie. Tylko, że szpital nam potrzebujemy drewna. Musicie poczekać, bo drewna mamy mało. Jest w sumie noc, no więc... W nocy będzie ciężko, żeby to zrobić. Ale spoko, spoko. Tutaj i tak się jeszcze buduje. Znaczy nie, już jest zbudowane. To trzeba dostawić jeszcze będzie. Dobra, powoli. Najpierw ogarniemy jedno, później drugie. Zobaczmy, co tu wam nie pasuje. Jakie tu mamy zużycie? A, nie jest taka tragedia. Tutaj weźmiemy Maxa, tutaj weźmiemy Maxa. Coś tu... Co znowu? Lęk przed burzą. Kapitanie, zgłosi się do nas pewna kobieta. Prosi o więcej racji żywnościowych. Ale kucharze twierdzą, że dostała już należny jej przydział. Błagam, kapitanie, mówi kobieta drżącym głosem. Twoi ludzie nie mają złych intencji, ale musieli się pomylić. Potrzebuję dwóch racji. Jednej dla mnie, jednej dla mojego chorego dziecka. Nie nagnę przepisów. Nadzieja nieznacznie się zmniejszy. Nadzieja nieznacznie się zmniejszy. Mam posłuszeństwo. Wzrośnie niezadowolenie. Elo, dostałaś. Nie ma. Żul jeden. Kuchnia nam nie pracuje. Tutaj nam nie pracuje. Ale włączymy im wydobycie. I czekamy, aż tutaj dojdzie do końca. I zwiadowcy dotarli. Dobrze, dobrze. Bardzo mi to pasuje. Budujemy zaraz... O, nie wybuduję. Muszę szpital wybudować najpierw. God damn it. Ale dobra, rozwiążemy ich. Zostało tylko zebrać łącznie dużo żywności, 3000. Otwórz nowy szpital jeszcze i mamy jeszcze troszkę zapasu tego czasu i to naprawdę, wszystkie oddziały wróciły do miasta. Genialnie. Na razie mamy problem z węglem też. Zmniejszymy ciepło na trzeci poziom. I węzeł grzewczy jeden włączymy i będzie git. O, jeszcze będzie cieplej, więc... Co znowu? Lęk przed mną. Zamieszki wywołane kradzią żywności. Ukażemy ich przykładnie. Dwóch ludzi zostanie straconych. Niech strażnicy pilnują kucharze. Nie będą się tym teraz zajmować. Kapitanie, zbadaliśmy zbieżność między użyciem zdrowej żywności, a liczbą posiłków podawanych w kuchni. Okazało się, że kucharze kradną jedzenie. Ludzie są wściekli. Ukażmy ich przykładnie! Najlepsze, że dzieci same gotują. Dzieci kradną żywność, a my jeszcze je zabijamy. Żeby nie było przypału. Tak, tak, tak sobie tłumacz. No jasne. Gdzie tutaj coś dostawić? Co tu wam gdzieś tu postawić? No muszę wam coś... O, proszę bardzo, tutaj będziecie mieli. Poprawimy zaraz, jak wybudujecie to. Będzie elegancko. A tymczasem trzeba będzie jeszcze wybudować dom. Musimy wybudować jeszcze jeden dom. Mieszkańców mamy dosyć dużo. Nie to. Dom. Gdzieś tu musimy wybudować w miarę blisko dom. Postawimy tutaj. Poprawimy jeszcze. Zrobimy. O. I teraz pyk, pyk. Wybudowane. Są zadowoleni. Znaczy nie są jeszcze zadowoleni. Mamy za dużo chorych. Oj, mamy za dużo chorych. I trzeba będzie jeszcze wybudować dużo, dużo, dużo rzeczy innych. Ocieplenie placówek medycznych. Bardzo mnie to cieszy. Ocieplenie cieplarni. Co by tu jeszcze? Ocieplenie kuchni, surowce, racjonalizacja wydobycia, wydobywanie kopalni węglowych, kopalni wydobywanych, więcej, 10%. Rób to, pan. Jeszcze jeden dom trzeba wybudować. Jeszcze jeden dom. Jeszcze jeden dom. Jeszcze jeden dom.
Wybuduję tutaj dom. Dobra, mają tutaj dom. Mamy bardzo dużo chorych. Trzeba będzie jeszcze pobudować. Mamy tylko 65. Myślę, że trzeba będzie wybudować jeszcze jeden szpital, ale wcześniej trzeba będzie jednak zająć się chatą myśliwych, zrobić srogi, spam ich. Tylko nie mamy drewna znowu, goddammit. Jak wy pracujecie? Dobra. Poprawimy wam tak. O. Jeszcze zrobimy tak. No. I proszę mi tam kończyć tą budowę. I robimy max. Max. Jeszcze z 8 budynków tak postawić. No i trzeba będzie dostawić jeszcze paru zapasów. Bo nie będziemy mieli gdzie pakować tą żywność zaraz. Namioty, namioty. Nie, 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 nie. Zasoby. Zasoby, barak zbieraczy. Nie barak zbieraczy. Zasoby i skład zapasów. Musimy dobudować składy zapasów. Myślę, że tu będzie trzeba wybudować skład zapasów. Tak, tutaj skład zapasów. I tutaj skład zapasów. I postawić ścieżkę. Oczywiście znowu nie mamy drewna. Ale trudno. Pięknie nam to już prosperuje. I ustawiamy, że racje żywnościowe i tutaj racje żywnościowe. Co tu jeszcze, panie kochany? Co tam się dzieje? Co wam się nie podoba się? Kapitanie, kilkunastu pijanych mieszkańców wyszło na ulicę i zaczęło uganiać się za kobietami. Krzyżą, zapomnieliśmy się jeszcze zabawić, zanim wszyscy zginiemy w trakcie burzy. Co powinniśmy z nimi robić? Wygnajmy ich! 12 osób na zawsze opuści miasto. Odeślijmy ich do domu. Zostaną odesłani wytrzymać do więzienia, ale ich defetyzm wpłynie na poziom nadziei i niezadowolenia. Wygnajmy ich! A co? Nie potrafią się zachować. W moim... mieście, państwie. I jeszcze pójdziemy tak. A co? Leczonko trzeba będzie ogarnąć im. Tutaj jeszcze zrobimy tak. Gdzie tu jeszcze wam? Mało dzieci do... to dziecko było. Chusteczka, jeszcze tutaj dzieci dołożymy. Co tu jeszcze? Jeszcze do pracy. Tutaj mało ci ludzi? Proszę bardzo, dzieci do pracy. Zobaczmy, jak to wygląda z tym ciepełkiem u nas. Tu trzeba będzie dobudować jednak. Ale nie mam na razie jak. Na razie robimy tak. Jeden z naszych ludzi nie żyje. Ojoj. Robotnik nam zmarł. Ojoj. No to dzieci do roboty. Jeszcze mamy zapas dzieci. Nasi ludzie giną. Ojoj. O nie. Co my teraz zrobimy? Dobrze. Mamy lepszą technologię wydobywania. Strumienie do motów węglowych. 60 drewna. Dobra, poczekamy. Mamy jeszcze trochę. O, jest. Ślicznie. Możemy już zacząć to pracować. I będzie trzeba później pójść w drewno, bo drewna mamy mało. A musimy jeszcze zrobić dużo żarcia. Oj, dużo, dużo. Więc jak nam ludzie będą ginąć, to też nie jest tragedia. Mamy jeszcze też sporo czasu. Mamy 3... O, to nie jest sporo czasu. To jest mało czasu. Tylko tak się wydaje, że to jest sporo czasu. Tutaj nie jest żywność, tutaj coś jeszcze możemy ocieplić. Nie, myśliwych już nie robimy. Ogrzewanie jakieś lepsze, większy zasięg węzłów grzewczych. Zwiększenie zasięgu generatora. Dobra, spróbujemy zwiększyć generator, ale jeszcze tak, żywność. Chata myśliwych. Trzeba dostawić, nie ma wyjścia, musimy dorobić. Ile jeszcze mam? Nieco zatrudnieni. Jeszcze 8 możemy tak budynków zrobić. Dobrze. Tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze. A teraz trzeba zrobić tak. To połączyć, to połączyć, to połączyć, to połączyć i to połączyć. I proszę mi to ładnie wybudować.
Co znowu? Znowu ktoś ginie. Pilna potrzeba leczenia. Obiecuję, że chorzy będą leczeni. Rozgonimy tłumy. Co tu jest? Wy mieć 3 dni na rozpoczęcie leczenia jednej trzeciej chorych. Otworzymy ten jeszcze jeden szpital. Mamy jeszcze trochę tego. Szpital. Zdrowie, zdrowie, szpital. Gdzie ja mam wam postawić ten szpital? Jasny gwint. Macie tutaj. Dobra. Następni. Max. Dalej. 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 Jeszcze możemy. Dalej. Świetnie. Jest już teraz mniej chorych. Jest lepiej. O, proszę bardzo. Pyk. Pyk. Ogarnięci. Ktoś tam był niezadowolony. Pyk. Nie ma niezadowolenia. Straż prowadzi, czy wszystko jest w porządku? Jest w porządku. Mogło być lepiej, ale nie jest też tragedia. Dobra, zobaczmy. Porządek to już motywacyjna. Tutaj raczej nam nic już nie pomoże, żeby tu coś tam jeszcze dorobić. A tutaj niech zbieracze węgla jeszcze mają troszkę. Wiem, bo jest mróz i to pewnie tutaj giną nam. Albo po prostu gdzieś w domach, co nie pracują. Ale już nam spadło tam chorych. Sporo jeszcze ludzi zostało. O, i tutaj się zacznie spadek temperatury. Spadnie, i będzie tutaj ten mróz. A my jeszcze żywności nie mamy zrobionej. Więc to jeszcze się troszkę będzie nam niestety ciągnęło. Jeszcze badanie robimy dalej. Co znowu? Zmuśmy ich do pracy. Zmniejsza się nadzieja. Pozwólmy. To miejsce będzie cięższe. Zmuśmy ich do pracy. Nadzieja i tak mam posłuszeństwo, więc mam na was. Dokładnie. Jest zwiększone. Technologia zwiększona zasięgu. Dobrze. Co tu jeszcze? Zobaczymy to ocieplenie kuchni. I trzeba wybudować jeszcze zasoby. Maszyna drążąca, młot węglowy, parowy młot węglowy. Musimy tak postawić, żebyśmy mieli miejsce na resztę rzeczy. Tutaj postawimy. Postawimy tutaj drugi młot węglowy. W ogóle co to jest? A, pewnie, że granica. I na tą chwilę nie możemy wybudować zbieraczy, raczej zdrowie, nie, zasoby. Możemy jeszcze, elegancko. Tak, tu postawimy jednego i na razie czekamy na zapis drewna. A, ludzi trzeba zatrudnić. Dzieci! 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 Jeszcze raz dzieci! To jest nadzieja naszego miasta! Nasza praca opiera się na dzieciach! Dobra. Śmieszki, heheszki, a tu trzeba zbierać jeszcze... Tutaj jeszcze zrobimy tu i jeszcze drogę. Dzieci nas uratują! Zbierają nam węgiel! Dobrze, i proszę ładnie mi tu budować. Dobra, tu jeszcze budują. Pyk. Pyk, pyk. I szybciej zbierać. O, nowe prawo do wprowadzenia, bardzo dobrze. Co my tu mamy? W adaptacji coś można byłoby jeszcze. To już nam raczej nie przyda się. Dom opieki. Segregacja pacjentów. Nowa zdolność. Można teraz zagregować pacjent natychmiast lecząc jedną, drugą z nich. Dobra, trudno, musimy to zrobić. W sumie to nie jest taka źle. Myślałem, że... A nie, jednak troszkę jest. No dobra. Jakie niezadowolenie, panie, spójrz. Spójrz na tych karteczkach, co jest napisane. Jest git. Zresztą sprawdźcie, czy nie trzeba kogoś zamknąć. Robimy segregację. Zrobimy jeszcze tak.
No i troszkę się nam tu ludzie wysypali, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy tu wszystko pod kontrolą. Co tu jeszcze? Tu jeszcze potrzebujemy. Tu jeszcze potrzebujemy. Co tutaj jeszcze? Tutaj jeszcze zatrudnimy. No i mi się to podoba, jest dobrze. I następne. I następne. Pyk, cieplej macie i dzieci do pracy. Co by tu jeszcze wybudować? Surowce. No tu już raczej chyba nic pociągniemy, to do już nie potrzebujemy. Tartak parowy. Maszyna drążąca. Może lepszą maszynę drążącą zrobimy. To będzie ostatnia nasza pomoc, żeby to drewno jednak troszkę jeszcze podbić ten wydobycie. I co? I u, dzieci nam się skończyły. Trudno, Max, tutaj robimy tak i jest git. Ci akurat pójdą sobie tam do pracy. Czego wam spoli dupsko znowu? Lek przed burzą. Informuj mnie na bieżąco. Kapitanie, wczoraj wieczorem wybuchła kłótnia wśród robotników. Niektórzy chcieli zabrać część produktów i zakładu, żeby przygotować się do burzy. Doszło do bójki, chociaż nikt nie został poważnie ranny. Napięcie jest coraz większe. Spokojnie, my to ogarniemy. Nie ma tragedii. Zobaczmy zużycie węgla. Nie tu. Mamy na plusie. Jest git. Co tu mamy jeszcze? Pyk. W razie czego, jak już nie będziemy mieli co wynajdywać, to ich się wyrzuci z tej pracy. Co my tu mamy znowu? Lęk przed burzą. Tłum rozkrada zapasy. Kapitanie, tłum przerażonych ludzi wytargnął do magazynu i zaczął nagle zgrabiać nasze zapasy. Zdołaliśmy ich odpędzić, ale domagają się drewna. Do ogrzania, wzmocnienia swoich domów, ale aby starczyło do wszystkich, potrzebujemy 1140 jednostek drewna. Wszyscy otrzymają drewno. Rozgoń tłum, miasto jest najważniejsze. 24 godziny. Nie zdążymy tyle dostarczyć w ciągu 24 godzin. Rozgońmy tłum. Sorry, nie ma wyjścia. Nie mamy w ogóle drewna dla was, żeby tak rozłożyć. Wciąż mamy za mało żywności. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze niezadowolenie mamy. Jest. Wiecie co? Publiczna egzekucja. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Dobra, zaplanowane i co? I zbieramy. Dobra, teraz możemy zrobić tą parową. Niech ją zrobią. O, już widzę, że trzeba wybudować następny skład zapasów. Dobra, wybudujemy go tu i tu. Niech budują nasz skład zapasów. Co możemy tu jeszcze wynająć? Zwiększony zasięg tartaków. Nie, to nam nie odpowiada. Duży skład zasobów. Ocieplenie baraków zbieraczy. Możemy to zrobić. Mamy już tutaj tak. Takie duże zużycie. A jak weźmiemy na czwórkę? Elegancko! Mamy jeszcze lepsze ciepełko dla wszystkich. Dobra. Tak, racje żywnościowe. Racje żywnościowe. No i co? Został nam jeszcze dzień na przygotowanie. No nie czuję w tym napięcia wcale, a wcale. Dobra, sprawdźmy. Tu wam zimno, pyk. Powinno być zaraz cieplej. Domy są troszkę w chusteczkowym stanie niektóre. I tutaj to już w ogóle. Dobra. Technologia. Węzeł grzewczy poprosimy tu raz. I chyba drugi węzeł grzewczy postawimy tutaj. I jeden węzeł grzewczy tutaj. Mamy oto pierwszą egzekucję. Taką planowaną. Przestępcy zasługują na litość. Taki los spotka wszystkich wrogów w porządku. Powinniśmy ich zabić jednego po drugim. Śmierć wrogom publicznym! No. No dobra, i co, rozstrzelają go? Co?
No nie mówcie mi, że zaparują go. Wow, na żywca go przypalili. To się nazywa egzekucja. Przyspieszymy trochę. Zobaczmy jeszcze teraz zużycie węgla, jak to nam wyszło. No, minimalnie mniej jest niż powinno być. Nie ma tragedii. Trzeba będzie... O, jeden tam zmarł, ojej. Trzeba będzie rzucić jednak tam poziom niżej. Do trójeczki. Pyk, do trójeczki. I no, czekamy. Jest już mniejsze to zużycie. Ale oni teraz śpią, czy co tam robią, zaraz pójdą do pracy i powinno się to wy... O, jest spadek temperatury. Ajajajaj. Trudno. 8 godzin, 9 godzin, zużycie. Co wam tu tak zimno? No, grzejniki były włączone. Ciołki. Nie no, już nie mamy zbytnio. Dobra, to zobaczmy tych zbieraczy. Ulepszenie składu zasobów. Wydajne zbieranie zasobów. Start. I chyba trzeba będzie budować jeszcze zasoby, zasoby. Węgiel, 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 węgiel. Młot węglowy, a może kopalnię węgla jeszcze jedną gdzieś możemy otworzyć? No nie! No to wybudujemy jeszcze jeden parowy młot węglowy. Tak postawimy tutaj. Ach, mogłoby pójść ktoś tam do roboty, o. Ale coś czuję, że już nie zdążymy tego zrobić. Chyba, że jakimś cudem jeszcze zdążą. Skład zasobów trzeba jeszcze jeden postawić. Tylko gdzie tu go postawić? Przy drodze jakiejś, żebyśmy nie musieli się martwić, że jeszcze trzeba zużyć znowu drewna. Tutaj nie, tutaj nie. Nie. Dobra. Pyk, pyk. Trzeba będzie jeszcze zbieraczy, brak zbieraczy ogarnąć. Jeszcze jeden. I postawimy zaraz tutaj dróżkę do tego. Coś tu jeszcze możemy wybudować? Ocieplenie baraków zbieraczy. Możemy następne prawo zrobić, super. Dom opieki, nie. Nawóz też nie, powrót, powrót. Co tu jeszcze możemy zrobić? Brutalne przesłuchania. Tu już mamy w sumie wszystko zrobione. To nie, to pójdziemy, coś tutaj zrobimy. Zmiana awaryjna, prawo do pojedynku, dom uciech. Dom opieki. Dobra, spróbujemy ten dom opieki. Postawimy jeden dom opieki. W tych ciężkich czasach. Czekamy. Super, zrobili. No to co? Inżynierzy, pyk. No i tutaj już się zaczyna problem, bo już nie mamy powoli ludzi. Ale nie szkodzi, bo weźmiemy sobie później ludzi tych stąd i powinno to się nam ładnie zrobić. Ile nam jeszcze zostało? 9 godzin, ja jebie. Dobra, może jeszcze wytrwają. O, coś tutaj widzę, że jest tu im zimno. Wzrasta nadzieja. Mamy już posłuszeństwo, na co mi tamto? Ale trochę chorych się pochowa. Dobra, czekamy. Na dzień. Nie wiem, czy oni dorobią tą żywność, czy nie. No, kuchnie muszą pracować. A my musimy skończyć robić badanko. No, proszę państwa, robi się naprawdę nieprzyjemnie zimno. Nasze miasto musi przetrwać, nie ma wyjścia. Przetrwaj burzę. Wow. Serio, chata myśli, wszystko pomrożone. To już nam się zaczęło.
Shit! Dobra. Mieszkańcy, dom. Musimy troszkę pobudować domy. Powinniśmy wytrzymać. Teraz jak już tutaj mamy zrobione te badania, zabieramy ich, już nic nie będziemy tutaj badać. Nic a nic. Trzeba zwiększyć wydobycie. Inżynierzy są potrzebni, tutaj są potrzebni ludzie. I tutaj. Zobaczmy dalej. Jasna cholera, kuchnia jest zamrożona. Nie, to chata myśliwych. Kuchnia jest tutaj. Dobra, kuchnia nam produkuje. Zapas jeszcze jakiś mamy. Gdzie tutaj? Automatron trzeba jeden wyłączyć. Ile mam tych automatronów? Mamy aż jeden. Trzeba będzie tutaj później wrzucić któregoś. Włączymy tu automatrona. A tu włączymy małe dzieci, żeby pracowały. I na tą chwilę skończymy i zostanie nam ostatni prawdopodobnie odcinek, w którym będziemy musieli przetrwać tą właśnie nawałnicę, która teraz nam się zaczęła. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.